Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Matruner.pl, witam was w kolejnym odcineczku. Moi drodzy, macie na to 5 sekund, by zostawić łapkę w górę i napisać coś w komentarzu, byle co. Dzisiaj zróbmy tak, że będziecie bardzo kreatywni i napiszcie w komentarzu byle co, co byście tylko chcieli. Moi drodzy, jesteśmy na naszym świecie razem z Kickiem, gdzieś on tutaj jest. Siema Kicek, gdzie on jest? Gdzieś był, gdzieś tutaj był, słuchajcie, nie mogę go znaleźć. Kicek! Halo, halo, gdzie jesteś? Nie ma go? O, jak to nie ma go? Patrzcie, on gdzieś odezwał, gdzieś tu jest. Dobra, Kicek, wyłaź, chodź dawaj do domku. Dzisiaj mam super grę, słuchajcie, gdzie będziemy oczywiście sobie grali. No i słuchajcie, słuchajcie, ważna sprawa, gdzie jest Kico? Gdzie jest Kico? Dawaj, dawaj, dawaj. Kicek! Gdzie ty jesteś? No dawaj, dawaj, nie ma czasu, chodź, chodź, bo jest super gra. Mega ci się spodoba, dawaj tutaj przy ognisku. Dawaj szybko. Mamy po kotleciku, chodź szybciutko. Tylko tobie. No co, co tak dla mnie? No tylko tobie się pewnie spodoba, ja jestem pewien. Gdzie ty jesteś? Wow, czekaj, bo ja ciebie nie widzę, gdzie ty jesteś? Coś się zlagowało? W ogniu. W ogniu? A tu, wyskakuj stąd, Kicek, wyskakuj stąd. Dobra, Jezu, patrzcie co za... Gościu, dobra, tu się można podpalić, okej. Dobra, Kicek, jest ważna sprawa, no weź tutaj nie wskakuj. Słuchaj, no jest ważna sprawa. Dzisiaj bawimy się w grę przez 24 godziny, mówisz wszystko na tak. Wszystkie pytania, dobra, co ci zadam, podoba ci się ten pomysł? No może być, nie zły. Dobra, to dzisiaj się bawimy w 24 godziny, słuchajcie, na naszym świecie eleganckim. Co, Kicek, zaczynamy, słuchaj. Dobra, zróbmy taki myk. Na sam początek, czy lubisz Matrunera? Tak. No. O, tak? Tak? Tak. Dobra. A czy nie chciałbyś przynieść mu 12 diamentów? Dobra. Co? Ej, dobra, Kicek, gdzie ty w ogóle idziesz? Ale daj mi swój kilof. Swój kilof? Tak. No dobra, trzymaj. Ale gdzie ty w ogóle idziesz? Czekaj, czekaj, czekaj. No, ale gdzie ty idziesz? No, ale idź, idź, idź. A co, mam się schować? Tak, a gdzie ty masz ty? Dobra, dobra, idę do domku. Ale masz na to 30 sekund, masz na to 30 sekund, słuchajcie. A wy w tym czasie możecie naprawdę zostawić łapkę w górę, bo Kicek gdzieś tam polas, nie mam pojęcia dokąd. Słuchajcie, może zrobimy tutaj taką dziurę, żeby on tutaj nie widział, bo on mnie słyszy. Dobra, gdzie on jest? Czy on wszedł tam gdzieś? Nie wiem. Dobra, poczekajmy na to. Słuchajcie, ile miał 12 diamentów? Tutaj ze skrzynki ostatnio mi buchnął diaksy, więc trzeba go ścignąć, żeby mi dał te oddał te diamenty. O, jesteś! No hej. Siema! No raz, i co? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okej, okay, dzięki. A słuchaj, tak? Czy wiesz, co się stało z moimi diamentami? Miałem 10 diamentów. Pewnie ten creeper zabrał. Odpowiedź tak albo nie masz powiedzieć. Bo a, przez... tak. No właśnie, i proszę mi powiedzieć w tym momencie, co się stało z tymi diaksami. Tak. Nie, tutaj już możesz odpowiedzieć całym zdaniem. Tak. No, no dobra, no dobra, ej, Kicek, to teraz jest ważna sprawa, słuchaj, jest ważna sprawa, idziemy dalej. No. Idziemy dalej, jak mi udałeś już diamenciki, to słuchaj, czy... Czekaj, bo ja tutaj mam mało jedzenia, czy nie chciałbyś mi przygotować coś dobrego do jedzonka? Oj, nawet jak dobrego, to panie, no to no dajcie. Dobra, ale gdzie ty jesteś, bo ja ciebie nie widzę, no musisz tak się pilnować mnie. Ja nie lubię. No dawaj, 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 bo ja ciebie nie widzę i nawet nie mam napisu nad głową twoją, twoją malutką. Już mam dla ciebie jedzonko. O, dobrze, dobrze, bardzo dobrze, to się ceni, jesteś, Kiculo. Tuj. Jestem przy jagodkach. O, jesteś tutaj, dobra. Dawaj, wow. Wow, cooked pork chop, bardzo ładnie, Kicuś. No dobra. Upieczony nawet. Dobra, a tutaj mam jagódki, super. Dobra, kolejna sprawa, słuchaj. Czy nie chciałbyś zniszczyć pola uprawnego marchewek? Dobra. Tak. A co ty taki ten? Co ty taki skory do tego, żeby to niszczyć? Ja myślałem, że ty potem będziesz ja myślałem, że ty będziesz płakał i ten. Ja ci powiem potem. Czemu? Zobaczysz. Ha, czyli coś ty tu zrobiłeś, tak? Nie, ja nic nie zrobiłem. Ja mam taki jeden plan na ciebie.
Jaki plan? Przecież twoje ulubione jedzenie to marchewki, że ty się nie wkurzasz, że ten? Że ja ci skaczę po twoim polu marchewek? Nie, bo potem je mogę naprawić. Aha, no w sumie tak, ale marchewki dobra. Mogę z powrotem zasadzić, patrz. Ale nie, ja mówiłem, masz zniszczyć, nie sadź. Dobra. Zniszczyć, ale nic, no, nie mówiłeś o zadaniu. Czy nie chciałbyś oddać mi marchewek wszystkich, jakie masz tylko w ekwipunku i jakie są tutaj? Dobra. Poproszę. Okej. No, to już cię trochę, powiem szczerze, chyba zabolało, co? Że zabrałem ci wszystkie marchewki. Co, już nie masz... Znajdę. Dobra, ej. Dobra, ej, mam pomysł teraz genialny. Chodź, Kicek, ze mną, chodź. To cię już... Nie są moje marchewki. To ciebie już na pewno zaboli. To już ciebie na bank zaboli. O, jest, dobra. Dawaj marchewki, teraz wszystkie, co masz w ekwipunku. Czy nie chciałbyś mi oddać znowu, co masz marchewki w ekwipunku? Dostałeś. Gdzie? No, dostałeś. A nie masz na pewno żadnych w ekwipunku? Nie. Mam to sprawdzić? Dawaj wszystkie. Dawaj wszystkie marchewki. Patrz moje ręce, patrz, za tobą. Gdzie ty jesteś? Czekaj. A za tu. Tobą. No, patrz. Dobra. No. Widzisz? Jedna. No. Nie przełączyłem ekwipunku. Aha, dobra, czyli masz jedną. Dobra. Dobra. No. To mam teraz fajny pomysł. Chodź, Kicek. Tylko musimy wyskoczyć na małą wyprawę. Chodź, idź za mną, chodź za mną. No. Idziemy tutaj w to miejsce. Dobra. Dobra, chodź. Idzie ze mną. Zginąć. Dobra, to na spokojnie, ja cię będę bronił. Tylko czekaj, Kilof masz mój, ty masz mój, nie? Kilofek. Nie, to był mój. To był mój! Szczycie, nie, to był dałem. Mój. O, żeż ty mały. Na live ja ci go oddałem. Dobra, Kicek. Słuchaj, mam taką ważną sprawę, ale daj mi na chwilę tego Kilofa, bo ja mu oddam ci, obiecuję. To masz. Dobra. Okej. Okay. A, myślałem, że będę musiał powiedzieć, czy nie chcesz oddać mi Kilofa i będziesz musiał to zrobić, ale dobra. Dobra, Kicek. Nie, masz, trzymaj, śmiało, bo ja mi niepotrzebne takie rzeczy. Słuchaj, tutaj zrobimy taki myk, proszę bardzo. Wiem, że trochę chamsko to będzie, ale czekaj, nie zsuwaj mnie tutaj, bo cię uderzę zaraz tym Kilofem niechcący i wpadniesz do lawy i będzie słabo. Okej, dobra, Kicek. Zaraz tu wrócę. Nie, chodź tu, chodź, gdzie ty idziesz? Wracaj tu, no chodź. No czekaj. Jen, gdzie ty polazłeś? Po co ty tam polazłeś? Jezu, no. Zobaczysz. Kicek, nie chciałbyś w tym momencie być na dole? Mogę, śmiało! No tak, dawaj, kto pierwszy? Dobra, szybko. Będę szybszy. Dobra, chyba będziesz szybszy. Ale czy chcesz być na dole i zobaczyć to, co zrobimy teraz? Jak na dole? No, tak. No pamiętaj, że musisz tak cały czas mówić. Okej, okay, dobra, słuchaj. Tutaj przygotowałem malutką skrzyneczkę. Nie możesz jej otwierać. Pamiętaj, nie możesz jej otwierać. Nie możesz! Kicek, zostaw! Słuchaj, tak, zrobimy tutaj i proszę bardzo, coś takiego. Okej. Okay. Skąd ty to masz? Dobra, wiem. Dobra, i teraz tak. A wiesz co, ja ci powiem? Uważaj, bo tu będzie lawy. Dobra, Kicek. I teraz tak, jest coś, co bardzo, bardzo lubisz i kochasz. Czy nie chciałbyś tego zniszczyć? Tej skrzyneczki? Zniszczyć? Tak, skrzyneczkę. Chciałbyś? O, ciekawa jaka będzie twoja reakcja. Dobra, możesz niszczyć. Okej. Okay. Uważaj, żebyś do lawy nie wpadł. Nie! O nie! O nie, Kicek, żyjesz? O nie, ej. Gdzie on jest? Kicek! Zrespawnowałeś się? Gdzie on jest? Kicuś, chodź na górę. On się zespawnował, słuchajcie, no zespawnować tego robi trolla. O, jest! Nie wolno tak robić! No co, przecież miało być tak! Cały dzień, tak. No tak. No ale, i pamiętasz... Ale nie rzuciłeś do lawy! No ale to niechcący, tylko jednym kliknięciem. Marchewki! Moje! Nie, oddawaj to! Ej, Kicek, tak? czy nie chciałbyś oddać mi wszystkie, cały stack marchewek? Tak. No to dawaj. Czy nie chciałbyś mi pozostałe marchewki oddać? Kicek, dawaj, masz mówić tak. No tak. No to dawaj, szybko. Nie dawaj im, świniakom. Oddawaj je. Kicek, bo zaraz... Chwileczkę. Kicek. Pozostałe marchewki, proszę.
tym momencie oddawaj. No, oddałem tam. Chwili zjadły. No tak, ty masz pewnie. Nie, nie mam. No dobra, nieważne, słuchajcie, upiekło ci się. Dobra, upiekło ci się. Kwiecek. I teraz tak. Czy nie chciałbyś skoczyć z czubka tego domku swojego do wody? Dobra, w sumie zobaczymy, i tak już nie mam nic do stracenia, więc... Dobra, dobra, zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Słuchajcie, widziałem, że tutaj zrobiłeś drabinki ostatnio. Wchodziłem nawet tutaj. O, ki kurczę, tutaj parkoury trzeba robić, o! Słuchaj. Dobra. Wpadłem z własnego parkoura. No, dobra, tutaj jakieś dziury są, więc trzeba ci tutaj je zakoblować chyba, o. Dobra, Kicek, to teraz tak, masz jedną... Wow! Co tu woda była? Ja ci mówiłem, że do rzeki! Ale cwaniak, jaki farciarz mały. Dobra, Kicek, to teraz tak, chodź tutaj. I ostatnia, no? Ostatnia rzecz. Czy chciałbyś się Mówiłeś tylko do wody. No dobra, dobra, upiekło ci się. Ostatnia rzecz, chciałbym Kicek. Się, bo wiem co to jest, chciałbym się przejechać. Nie, czy chciałbyś pójść ze mną do Netheru? Tak. Tak? Dobra, to wskakujemy. Tak, od razu idę, ale wiesz co ja zrobię? Ja to zrobię. Co? Czemu to jest creeper? Wow, creeper! Kicek? Jak my się stąd wydostaniemy? Co? Co tu się wydarzyło? Czemu tu był creeper? Ja nie wiem, no. Ej. A masz coś do powrotu? A czekaj, nie mam. Mam gravel. Ale ja żelaza nie mam. Wszystko zrobiłem, słuchaj, żelazny set sobie ostatnio. Jak my wrócimy stąd? Oh my god, moi drodzy. Musimy odnaleźć żelazo, słuchajcie, w Netherze. Dajcie nam znać w komentarzach szybko. A nie, gravel to my dostaniemy gdzieś tutaj. I Matruder. Chcesz stąd skoczyć? Nie. Czy ty chcesz stąd skoczyć? Tak. Dobra. Ale ja wtedy wrócę do domu i nie... I ty nie. Masz ze mną tutaj być. Musimy się stąd jakoś wydostać. Kicek, chodź, idziemy. Słuchajcie, dobra. Moi drodzy. Jeśli macie jakieś pomysły, jak się stąd wydostać, czy udałoby nam się znaleźć gdzieś tutaj żelazo, dajcie nam znać w komentarzach, a my spróbujemy to jakoś ogarnąć, żeby stąd jakoś się Kicek, nie bij mnie! Dobra, żeby spróbujemy się stąd jakoś wydostać, więc... Ło! Dobra! Ej! Tam jest, słuchajcie, epicka... Dobra, mamy to. Mamy, słuchajcie. Musimy znaleźć tylko żelazo i musimy się stąd wydostać, więc moi drodzy, zostawiajcie łapęcie w górę, pamiętajcie o subskrypcji, wbijajcie oczywiście do sklepu i co tam, Kicek, chciałeś powiedzieć jeszcze na koniec? No? No, żeby zostawili łapkę w górę i żeby napisali w komentarzach Nether. Dobra, napiszcie to w komentarzach i moi drodzy, my spróbujemy się stąd wydostać, więc kolejny odcinek będzie jak próbujemy się stąd wydostać. Dobra. Utknęliśmy w Netherze i spróbujemy się wydostać, to będzie naprawdę epicka przygoda, także do zobaczenia i hejo!